No, słuchajcie, wczoraj popadało, więc nie miałem jak, ale dzisiaj już trochę poskładałem ciągnik. Tak mniej więcej wygląda sam początek składania. O, będzie powolutku coś się powolutku będzie działo, ale to dopiero za chwilę. Witajcie! Cieszę mnie bardzo, że podobał Wam się mój ostatni filmik. Dziękuję za taką oglądalność. Dzisiaj mimo niesprzyjającej pogody, bo jest i wiatr, i taka trochę deszczowa pogoda, postaram się coś zrobić, bo sam już nie mogę wytrzymać, żeby poskładać ten ciągnik. Tu wszystko jest jeszcze, widzicie, mokre, ale spróbuję to jakoś ogarnąć. Także zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, to co, zacznę wobec tego od zamontowania błotników tylnych, potem wrzucę koła, ale na końcu oczywiście pójdzie maska, bo tu jeszcze instalacja i tak dalej, nie będę sobie zrobił bałaganu, ale najpierw tylne błotniki pójdą w ruch. Dobra, szykujemy robotę. No, drugi błotnik zamontowany. Słuchajcie, najgorzej to jest z tym, żeby tą instalację przepleść. Ja tam oczywiście pchałem drut, potem musiałem to wyciągać i tak dalej, ale tutaj na tych zagięciach, na tych po prostu bajerach, no to tam się wszystko blokuje i nie jest łatwo. No ale udało się, powolutku tak to wygląda. Myślę, że teraz będę już koła zakładał, bo w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te koła tutaj teraz wrzucić. Będzie to tylko tyle, że... Aha, no właśnie te skrzynki miałem jeszcze, widzicie? Ze skrzynkami, ale skrzynki, no kurczę, blade, muszę to jeszcze... Dobra, jakoś to spróbuję te skrzynki teraz wrzucić. Widzicie, zapominam o tym. Aha, jeszcze tutaj ta blacha do oczyszczenia. No mam jeszcze trochę roboty takiej... Dłubaniny po prostu jest dużo, no i przez to się człowiek trochę gubi, tym bardziej, że to jest pierwszy taki po prostu taka akcja w moim życiu. No i najważniejsze, że powoli to idzie do przodu, no. Także tyle to... Tyle z tego, że do przodu. No i jeszcze tutaj tego grilla założę zaraz. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, trochę mnie zatrzymają te skrzynki, ale działam dalej. No, powoli się skręca. Długo to trwa, kurczę, blade, bo sam tutaj, słuchajcie, takie koło, nie wiem, z obciążnikami to trochę waży. I przytaszyć je tutaj to jest problem, a jeszcze czeka mnie wrzucenie go na tą piastę. Słuchajcie, w międzyczasie przykręciłem maskę. A, i tutaj jeszcze tą atrapkę. Ona jest jeszcze trochę do pomalowania, ale pogoda nie pozwala, więc na razie to ją tak zamontowałem, a potem jak będzie słońce, to ją sobie domaluję już pędzelkiem delikatnie. To tyle. No maska jest po prostu, powiem Wam, że w kiepskim stanie. Ona po prostu będzie tutaj takie odstawała brzydkie szpary, ale mówię, to jest sztuka w tej chwili. Ja czekam na taką ładną maskę, znajdę po prostu i to sobie wymienię. Natomiast chodziło mi ogólnie o całokształt, żeby to po prostu było w całości ciągnik skończony. On mimo tej fatalnej maski, po prostu jaką ma, to nadaje się świetnie do roboty. Także to nie chodzi o to, to nie jest ciągnik na wystawę, a to jest ciągnik do pracy. Tak słuchajcie, wygląda. Płotniki skręcone, instalacja przeplecione. Teraz będzie montaż tego koła tutaj. Co niniejszym uczynię. Postaram się. Mam nadzieję, że dobrze widać. Założę rękawice tylko. I tu trzeba to koło. O ty kurczę. O kurczę, ale to jest za wysoko zdecydowanie ciągnik. Nie da rady. Widzicie? Muszę go opuścić. Postawię koło trochę dalej, żeby... No masz, chodź tu. O, żeby tu się oparło trochę. No i co? I teraz opuszczę tak delikatnie. No bo nie ma innego wyjścia.
trzeba najpierw podnieść. Żeby tutaj te klocki stąd wyjąć. O. I zobaczmy, jak to będzie się zachowywało. Kurczę, niepotrzebnie pomalowałem ten podnośnik. Będzie kłopot teraz tylko. Opuszcza się powolutku. O, dobra. Zobaczmy. Zobaczmy teraz. Aż ty skubańcu. Trzeba je jeszcze trochę obrócić, bo mi nie wejdzie tu. Ale jak ja mam tu pojedynkę obrócić takiego grzmota, to nie wiem. No i teraz bym, no i teraz by się przydało, żeby to ktoś podniósł i tak dalej, no bo przecież nie mam jak tego zrobić. Albo tu trochę jeszcze opuścić, to może... Nie, to muszę podnieść do góry, bo tutaj by opuścił, a tu by podniósł i... O matko boska. Żeby to sięgnąć. Bo mi odjedzie kurczak. Tu by pasowało, żeby jedną złapać, to one się wtedy już chyba potem ruszą, co? Nie, żeby nie spadło tylko. To trzeba jeszcze tu opuścić. O, zobaczmy teraz. Nie no, tu pasuje, ale jakbym obrócił tą felgę, to wtedy by było dobrze. A jak ją obrócić w pojedynkę? A gdzie tam, nie ruszę tego. Coś wymyślić trzeba. O, ty kurczak. Ale macie atrakcję, a ja jeszcze lepszą. Chyba, żebym to założył tutaj teraz i podniósł. Spróbuję to podnieść i wtedy to może wejdzie na śrubę. Jak to się tu ma? A się ma tak. O. Chwycił, to byłoby fajnie.
Oto to. Żeby tylko jakoś to złapać. Nie, to się obróciło. Dobra, weźmiemy jedną nakrętkę i tylko, żeby złapać, żeby ona mi nie spadła. O. Drugą. O ty kurczak. Żeby mi tylko nie chciał spaść z lewara. No bo się przechylił na lewarku. Dobra. Muszę to ostrożnie wkręcić. O to chodziło. No właśnie tu. Nie da się tu. Tu weszła. Tu weszła. O. No i widzicie, i taka jest robota w pojedynkę. Nie wiem jak bateria, stan. Dobra, nagrywa się. W każdym razie to już wam nie będę pokazywał. Założę to koło, opuszczę na lewarze i przejdę na drugie. To wam też pokażę jak to z drugim pójdzie. No, koła przykręcone. Oczywiście one będą wymagały jeszcze tylko dokręcenia takiego już na fest, przód to samo. Aha, słuchajcie, maska. No i wyjaśniło się z maską, bo zaglądałem, tutaj taka szpara na palec, przecież to kurczę żałosne jest. Ale chodzi o to, że znowu tu się kłania fachowa robota producentów części, jeśli chodzi o profil tego zawiasu. Bo on po prostu najnormalniej w świecie nie jest w stanie ściągnąć maski. No, ona jest krzywa, to ja wiem po prostu, ale ona może być krzywa tam, siam czy owam. Ale tu, zawias do zawiasu, to musi być całość. No tutaj nie ma jak tłumaczyć się producent, że maska krzywa. Ja bym bardzo chętnie po prostu chciał komuś polecić jakąś dobrą firmę, która się zajmuje dobrą produkcją części do ciągników, ale no wybaczcie, no po prostu nie mam szans. No. Także to miesza z tym. Ciągnik zaczyna wyglądać. O, tu jak montowałem, słuchajcie, to mi się trochę podrapało, ale to już pędzelkiem takie wszędzie tam, gdzie nie dokończyłem, coś brakuje, jakieś tam niedoskonałości, to wszystko poprawię przy takim już złożeniu kompletnym części. Tu jeszcze co chciałem. Aha, no to koło, zaraz będę to koło teraz tutaj, będę się szykował do montażu tego koła. Jeszcze chciałem, aha, bo tu alternator, widzicie, bo tu jeszcze jest pasek luźny, ja go jeszcze nie zakładałem, ale tu będę zaraz montował alternator i jakoś te kable jeszcze poczytam w instrukcji, które są do prądnicy, które są do alternatora, bo tam to jest napisane. Ten fioletowy pewnie tutaj wyłazi, ale trzeba będzie tak czy siak ten czujnik jeszcze tutaj oczyścić, bo ja go nie zasłoniłem. Zapomniałem o nim i po prostu go pomalowałem, ale to w niczym nie przeszkadza. Jedyne co to, żeby styk był tutaj tak jak należy. No i
i powoli to dokończę. Pytaliście mnie o tura, tam leży, i o kabinę. No po kolei wszystko. Najpierw tak to będzie już stało na kołach, wtedy sobie po prostu tego tura rozkręcę, powycinam te śruby stare i tak dalej. Zacznę go spawać tam, gdzie ma, znaczy umyję go oczywiście tym płynem do mycia silników, żeby on po prostu mi pokazał wszystko, co on ma, gdzie pęknięcie, gdzie nie. I wtedy będę wiedział, gdzie go mam spawać. Oczywiście najpierw to będzie wszystko rozkręcone, także jedna strona pójdzie, ta strona najpierw pójdzie, czy tam ta druga, obojętnie po prostu, ale pójdą na przymiarkę i jeżeli to wszystko po prostu będzie pasowało, jeżeli to się w ogóle da spawać na ciągniku, to pospawam to na ciągniku, jeżeli się nie da spawać na ciągniku, no to pospawam tu i będzie cały czas taka przymiarka, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i w każdym razie, słuchajcie, najlepiej to pokazać, najlepiej pokazać z daleka, że ciągnik, słuchajcie, powoli zaczyna mieć wygląd. No, mi się podoba, jestem zadowolony, a to chyba jest najważniejsze. Fajnie, jak wy jesteście też zadowoleni z tej pracy, bo tu naprawdę się, no, widzieliście przed chwilą akcję z tylnym kołem, no po prostu fajnie, ale no co, robię powoli do przodu, trochę się spieszę, chociaż nie powinienem, bo wolałbym się nie spieszyć z tą robotą, ale muszę się pospieszyć, żeby to zdążyć jeszcze przed wyjazdem. Może zdążę tą kabinę i tura też zrobić przed wyjazdem, nie wiem, mam bardzo mało czasu, a tu wszystko, wiecie jak to wygląda. Także wracam, koniec tego gadania, wracam, montuję to lewe koło. No słuchajcie, morduję się z tym kołem już dobrą godzinę. Trzeba je po prostu dołem chwycić i obrócić w górę o tam parę centymetrów. Sam tego nie jestem w stanie zrobić. Widzicie, co tutaj za kombinacje alpejskie. Spójrzcie, w jaki sposób się śruby ułożyły. No i próbuję to, proszę ja was, przetaczać, twoja, moja, na tej zasadzie po prostu, żeby to dojechać z tym, ale w pojedynkę to jest po prostu niemożliwe, nie zrobię tego. Muszę poczekać na kolegę, przyjdzie to ten, a tymczasem zrobię sobie małą przerwę, bo się naprawdę tutaj natachałem tych kół i mam delikatnie mówiąc dość. Ale postaram się to jeszcze zrobić, co się da dzisiaj. Nie wiem, czy da się z tego zmontować jakiś film, bo chciałbym po prostu wam zrobić film w całości, jak to już jest zrobione, skończone, powiedzmy, i kierownica założona, i instalacja podłączona, że wsiadam i odpalam, ale to nie jest takie proste, to zajmuje naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeśli się to robi, tak jak cały czas mam o tym powtarzam, mówię, jak się to robi samemu, nie jest to takie łatwe, jest to po prostu ciężkie i czasami trzeba kogoś, żeby tu przytrzymał, tam powiedzmy podał, nie wiem, śrubokręt, klucz, różne takie rzeczy, no niestety jest to ważne. Ja muszę po prostu, jestem zdany na kolegów i czekam, fajnie, że są, dziękuję wam, ale po prostu muszę poczekać swoje. Tymczasem robimy małą przerwę, zobaczymy, czy dogram coś jeszcze dzisiaj, czy nie, ale mam nadzieję, że tak. No, dzisiaj bardzo ładna pogoda, w sumie tak się zanosi. Chmury już nie takie jak wczoraj, a zupełnie co innego. Wczoraj jeszcze dokończyłem parę takich drobiazgów, tam widzicie ten podest. Przykręciłem, oczywiście będzie malowany, bo nie mogłem go znaleźć, gdzieś mi się zawieruszył i tak to po prostu wyszło. Ale tak, dzisiaj już stawiamy go tutaj z przodu na kołach. Tam z tyłu już zupełnie stoi o własnych siłach i powoli będę przykręcał wszystkie elementy, które tutaj do niego mają być. Oczywiście w międzyczasie, montując instalację, zobaczymy, czy poradzę sobie jeszcze z alternatorem. Będę montował ten, który mam. No i tak metodą prób i błędów sprawdzę, który z nich działa. Na pewno będę potrzebował jeszcze przystosowania odpowiedniego koła pasowego do tego alternatora, bo tam mam no takie, jakie mam. I być może z prądnicy będzie pasował, ale to wszystko sobie powolutku sprawdzę i określę. No, w każdym razie tutaj fajnie po prostu już ten blokator działa elegancko, zobaczcie, palcem po prostu go mogę nacisnąć, nie tak jak to w niektórych ciągnikach, powiedzmy, że trzeba rzeczywiście nacisnąć go z jakąś siłą taką całego ciężaru i wtedy on coś tam się z nim fajnego dzieje. Nie, tutaj widać, że to wszystko porządnie jest poukładane. Druga sprawa, mocowania pod skrzynkę akumulatorów, jedną i drugą. Po przykręceniu po prostu do spodu ciągnika, trochę podgięciu i tak dalej,
w miarę się to wszystko wyprostowało, więc też będzie po prostu malowane i przykręcane będą skrzynki, także powoli po prostu to wszystko idzie do złożenia. Tutaj widzę po prostu różne takie wasze komentarze na temat tego, że nie odtłuściłem i tak dalej. Słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, to jest odświeżenie traktora. Ja po prostu nie jestem ani blacharzem, ani lakiernikiem, zrobiłem co potrafię i tym bardziej, że robiłem to pierwszy raz w życiu. Na zasadzie tylko takiej, żeby nauczyć się, w jaki sposób pokrywać farbą powierzchnię i oczywiście w jaki sposób używa się pistoletu. To po prostu ten pistolet kupiłem kilka lat temu i on tak po prostu leżał, bo go kupiłem w całym zestawie. A że mnie namawialiście, żeby go ładnie odświeżyć, no to jest odświeżony. No. Oczywiście nie jest idealny, ale po prostu ja mówię, to idealna sprawa to jest sprawa lakierników i blacharzy i ktoś się na tym zna, to wtedy to robi i tyle. Ja zrobiłem jak potrafię, jestem z tego zadowolony i chyba to jest najważniejsze. Jest wielu z was, którym też się to podoba i bardzo się cieszę i dziękuję za te miłe słowa, które mnie obdarzacie w komentarzach i oczywiście jedziemy dalej z tematem. To tyle, zaraz przygotuję trochę części. Zobaczę, co tu jeszcze po prostu mam do przykręcenia. Być może już będę montował skrzynki pod akumulatory. Zobaczę, czy czegoś mi nie brakuje jeszcze tam, co musiałbym tutaj przykręcić. Czy z przodu, czy z boku, z tyłu, obojętnie. Zobaczymy go, przejrzę dookoła i zobaczymy, jak to wszystko jest. No to działamy. No tutaj w lakierni mojej już suszą się poszczególne elementy. Część już, o tutaj widzicie, zamontowałem podstawę lampy, tam z drugiej strony to zaraz pomaluję. Tutaj też, tutaj już poskładane skrzynki, widzicie, wrzucone. Co jeszcze? No tak powoli trwają prace, tam gdzieś jakieś po prostu ubytki widziałem, jakieś niedociągnięcia też domalowałem. Tu instalacja jest ułożona, rurki schowane, przykręcone. Tutaj jeszcze, słuchajcie, tylko zobaczcie, bo ja mam tutaj na okrągłe te bolce, ten czujnik hamulców, a tu mam na te płaskie złączki. No i chyba po prostu je rozegnę tak, żeby wcisnąć, bo wymiana tego to nie ma sensu, a rozgięcie po prostu i założenie to one się też trzymają, będzie dobrze. Tylko muszę je oskrobać z farby, żeby był dobry styk. Co jeszcze? No akumulator już w środku, po prostu niech on sobie tutaj już będzie, nie będę go nigdzie targał. Zaraz mu podłączę masę gdzieś, pewnie tutaj do którejś z tych śrub, bo będzie dosyć łatwo, albo jak nie to no zobaczymy, może tutaj pod ten wspornik, no to jeszcze jest czas do zastanowienia się, także tutaj po prostu takie rzeczy będę robił. Domalowuję powolutku tam gdzieś jakieś, tak jak powiedziałem, ubytki i powoli to nabiera jakiś kształtów. Tu jeszcze zaraz się zabiorę może za alternator, zobaczę jak ten temat się rozwinie. Ale myślę, że powinno być dobrze. Na samym końcu, to właściwie też mój błąd, bo nie powinienem tego robić na końcu, a raczej na początku, wymienić ten napęd linki. I być może odpuszczę sobie, tak sobie w tej chwili myślę, ten alternator, bo potem tutaj po prostu jest kiepsko z dojściem ze wszystkim i tak dalej i to się robi takie trochę kłopotliwe. I być może to po prostu zostawię, ten alternator jeszcze, natomiast go sobie przygotuję, to koło pasowe do niego i tak dalej, i tak dalej. No i do składania. Także jak widzicie, tu oczywiście będą te domalowane, wszystkie tam gdzieś jakieś ubytki, niedociągnięcia, wiadomo, to jest, słuchajcie, pierwszy raz, także to nie jest żadne malowanie, to jest raczej odświeżenie, zwykłe odświeżenie, ale po prostu w jakiś sposób ten ciągnik, myślę, już lepiej wygląda niż wyglądał na samym początku. Mi oko cieszy, także to chyba jest najważniejsze, ale w każdym razie jeszcze chwila i będę jechał po kabinę do kolegi, bo u niego ta kabina została, tu jeszcze oczywiście tura, zobaczymy jak z turem, czy najpierw się turem zajmę, czy kabiną, wolałbym osobiście kabiną. Tur jest bardzo ważny, niemniej jednak, ale powiem wam szczerze, że sił powoli po prostu brakuje i muszę trochę po prostu odpocząć. Może to jest to, ale w każdym razie będzie wyglądał całkiem fajnie już. Zupełnie inny ciągnik. No, pouzupełniałem trochę ten czerwony kolor. Tu przy tabliczce trochę się tak malnęła ta tabliczka, ale to nic nie szkodzi. Tu zrobiłem próbę taką, gdyby to zwykłym pędzlem pomalował tym grubym, ale widzicie, boki tam się też marzą, więc kupię cieńszy pędzelek i tam sobie z tym poradzę. Tutaj zdecydowałem jednak, że będą czerwone te wsporniki lamp, bo jakoś to po prostu mi bardziej leży ten czerwony po prostu niż z tym czarnym.
A tu chodziło po prostu, można powiedzieć, o już czyste lenistwo, bo musiałbym najpierw domalować właśnie tutaj maskę w tych miejscach, gdzie to tak gdzieś się tam podrapało. Potem musiałbym, powiedzmy, zmieniać pędzel, a został mi ostatni, więc musiałbym zmieniać. Tutaj już miałem to czerwone, więc musiałbym znowu na czarne zmieniać i takie po prostu chocki, klocki, zagrywki. Po prostu mi się nie chciało. Muszę, jak będę przy okazji po drodze w sklepie, to na pewno kupię kilka pędzli, o czym wcześniej już mówiłem. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz a propos lamp. Zobaczcie, ja tu znalazłem ramkę chromowaną i to dosyć ładna jest, także ją tylko oczyszczę tutaj. I co myślicie? Zmienić tutaj te czarne na te chromy? Jakoś? Może by fajnie wyglądało, nie? Drugą ramkę też gdzieś mam, także to sobie po prostu myślę, że z tym bym poradził. Gdzieś pastę do czyszczenia tych chromów też znajdę, także dwie takie ramki byłyby fajnie, po prostu takie chromy, ale to najpierw muszę poszukać drugą. Wiem, gdzieś mam, na pewno ją znajdę, bo miałem jeszcze jedną, ale ona była tutaj na rancie uszkodzona i mówię, nie będę jej pakował, bo to po prostu bez sensu. Ale mam nieuszkodzoną, także to wezmę tak, że byłyby dwie sztuki. To no tam, jak mówię, w lakierni się w tej chwili suszą te elementy, które po prostu są i tutaj podesty na akumulator i tam na tą skrzynkę. Jeszcze nie mam pomysłu, jak wykorzystam tamtą skrzynkę, bo pakuję tylko jeden akumulator tutaj, nie wiem, nie boli w każdym razie głowa od tego, ale jak będzie okazja, to sobie o tym pomyślę. Co tu wpakować? Wzmocnienia błotników są, słuchajcie, skrzynka tutaj już jest, ta pomalowana też leży jako ostatni element tutaj karoserii, umówmy się, że powiedzmy jakoś tak będziemy to mówić, jako ostatni element. No i co? I chcę ją po prostu zamontować, przykręcić po kabinie, ponieważ nie wiem, jak sobie po prostu poradzę tutaj z kabiną. To będzie też temat taki dosyć, no nie wiem, trzeba to jakoś się skupić do tego, przygotować. No i co? Sprawa po prostu tu jeszcze tych zegarów. Nie mam zegarów, aż mi ciary po plecach łażą, jak sobie pomyślę, że mam te szroty chińskie kupować. Nie obrażając absolutnie Chińczyków, po prostu ja wiem, na czym to polega, bo też o tym trochę czytałem. To żebyście wiedzieli, jak z tymi wyrobami chińskimi. Otóż to wygląda w ten sposób, że przychodzi biznesmen do, umówmy się, Chińczyka i mówi mu: słuchaj, ja bym chciał po prostu, żebyś mi zrobił zegary, na przykład do tego Ursusa, weźmy przykład tych zegarów. No to ten pokazuje mu te katalogi, wszystko my to robimy, oczywiście znamy się na tym, możemy ci to zrobić, ile potrzebujesz, tam 100 tysięcy sztuk, milion, nieważne, po prostu my ci to zrobimy i tak dalej. I oni mu przedstawiają ofertę naprawdę dobrego produktu. Po czym mówią mu cenę, no słuchaj, to będzie kosztowało powiedzmy 50 zł, nie? Ale on wie, że musi to przysłać, ten Polak, ten polski biznesmen wie, że to musi tutaj przysłać, że to kosztuje ten transport, że to wysyłka, że cła i tak dalej, i on by musiał to sprzedawać za 200, żeby to się opłaciło i tak dalej, żeby jakiś zysk miał na tym. No a doskonale sobie z tego zdaję sprawę, że on za 200 tego nie sprzeda. I mówi: słuchaj, Chińczyk, ale wiesz co, nie pasuje mi ta cena, ja bym chciał, żebyś mi to zrobił za 5 zł i ja wtedy od ciebie wezmę milion sztuk. I ten widok to robi. Skrzywiony, zniesmaczony, bo on wie, że po prostu za 5 zł to on może po prostu tylko badziewie wykonać, nic porządnego nie zrobi, ale takie życzenie jest klienta, klient za to płaci, klient wymaga i ten tak to robi. Także to nie jest wina Chińczyka, że on to zrobił po prostu źle, słabo i w ogóle katastrofa. Nie, to jest wina tego, który te rzeczy zamówił. Bo on wyraźnie pod jego dyktando to zostało zamówione, sprowadzone i tutaj rozprowadzane. Niestety tak to wygląda. I teraz sobie trzeba zadać pytanie: jakość czy cena? Rzadko kiedy to idzie w parze, bo mamy gdzieś tam te hasła w każdym razie, że jak szybko, to nie będzie tanio i tak dalej, wiecie, o czym mowa, także tak to wygląda. Mniejsza z tym, to tylko po prostu tyle, także ja w każdym razie tych chińskich nie chcę pakować, bo no bo ja będę używał ten ciągnik, no to jak mam po prostu sam sobie, nie wiem, bez sensu. Także poczekam, po prostu gdzieś znajdę jakieś używane, nawet powiem Wam szczerze, do tego jestem w takim po prostu, w taki sposób nastawiony, że tutaj zobaczcie, o tu jest ten chiński KTM jakiś, THM, przepraszam, THM, prawda? I on niczym się nie różni, no po prostu tylko wykonaniem. Tu widzicie, wszystko jest z plastiku, a może nie z plastiku. Nie, to jest jakaś blaszka. W każdym razie te
kontrolki trzeba je po prostu tu uszczelniać, bo ciekną zaraz tam, widzicie, widzieliście w tej żółtej, po prostu tam coś nie styka i tak dalej. Natomiast tutaj to już na wagę widzę, po prostu czuję. Tu mamy Ursusa, Mera KFM, Agroma Made in Poland i to jest licznik. I to jest licznik, który jest praktycznie wieczny. No niestety ktoś go po prostu tutaj uszkodził i tak dalej, ale zobaczcie, na przykład tutaj w środku widać grubość tego materiału, z jakiego to zostało wykonane. A zobaczcie to, jaka tu jest blaszka taka, nie wiem, czy ona no, pół milimetra może ma, nie wiem. No w każdym razie to. I teraz to wiem, że kupię za 40 zł, czy tam za ile i pojeżdżę, no dobra, pół roku i śmietnik. A to jak zamontuję, no to pojeżdżę już ładnych parę lat. I jeżeli będę dbał o ciągnik, to mi się po prostu nigdy nie zepsuje. To wszystko. Także chcę takie zegary. I wolę zamontować właśnie ten zepsuty, żeby nie było dziury, niż ten dobry, bo po co mam je denerwować. No. A tu wiem od razu, nie działa, mam zepsuty i jestem do tego nastawiony, w porządku, zepsuty. No, na razie nie mam dobrego, na tej zasadzie. No. Także to po prostu tyle. No i co? I wracając do tematu, jednak poczekam jeszcze, bo chciałbym, żeby obrotomierz działał. Na szczęście po prostu można kupić obrotomierze z napisem Ursus. I tylko nie wiem, czy to są stare zapasy, czy to są jakieś nowe produkcje, ale jeżeli tam jest licencja Ursusa, to mam nadzieję, że będzie to dobre. Nawet jeśli to jest produkowane przez Chińczyków, to wcale mi w niczym nie przeszkadza, natomiast jakość po prostu w tym momencie, jeżeli to firma Ursus firmuje swoim znakiem, no to nie może to być takie jak to za 40 zł. W każdym razie to jest to, więc ten zegar po prostu bym miał tutaj napęd obrotowy, obrotów to by mi pasowało bardzo. No i co? I po prostu tutaj muszę się to jeszcze po prostu muszę się tym zająć, żeby tutaj jakiś tam uchwyt, kostkę hermetyczną po prostu wpakuję i te kable po prostu połączę na wzór tych, zrobię sobie zdjęcie z tamtej żółtej 60, albo zobaczę po prostu, bo już z głowy mi uciekła ta instalacja elektryczna. No i zobaczę, jak to ma wyglądać, w każdym razie na pewno sobie z tym poradzę i dopiero jak już tutaj sobie poradzę z tym, założę kierownicę, bo parę razy już przydzwoniłem po prostu podczas pracy przy tamtej żółtej po prostu z tą elektryką, to mi ta kierownica strasznie przeszkadzała, no i w związku z tym tutaj tej kierownicy nie będę montował, dopóki właśnie tej elektryki nie ogarnę. To tyle. Co jeszcze? Lampy mam. Tu już od dawna, o widzicie, tu jest jedna lampa nowa. Tu są te kierunki też nowe, one wiadomo, że to wiele do życzenia pozostawia, natomiast jest nowe, przez jakiś czas będzie po prostu świeciło i tyle, na razie innych nie ma i nie sądzę, żeby się pojawiły. No i takie po prostu zamontuję, przykręcę i będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy jeszcze coś dogram dzisiaj, a jeżeli nie, to widzicie, to trochę zajmuje czasu, takie składanie ciągnika, to nie jest takie, że można po prostu sobie raz, dwa, trzy i już po prostu zrobione, nie, to tak nie wygląda, jest to dużo, dużo pracy i wcale bym się nie obawiał po prostu użyć słów, że pracy jest tyle, co przy remoncie ciągnika. Bo to trzeba założyć, zamontować, zdemontować i tak w kółko po prostu po kolei dłubie się przy tym, po prostu tu się już nic nie pospieszy, bo nie ma jak nawet, jakby człowiek chciał. Więc zobaczymy, czy dogram, a jeżeli nie dogram, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!